Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone, gra ze mną Koni. Witam. I tym razem zmieniłem, miałem zmienić jedną kartę, ale mi się przypomniałem, że jeszcze jedną, więc zmieniłem dwie karty. Zobaczymy, jak tym razem Ja będzie. jednak... Wątpię, żeby coś się zmieniło, bo mam o dwa chwila więcej i kustosza, który dobiera murloki. Tylko że wiadomo, jest mniejsza szansa na dobranie, bo ja mam na start 35 kart i to mi się nie podoba tak naprawdę. Co prawda plus jest taki, że łatwiej można wykonać te zadania, nie wiem, Milrauga. Lecz mniejsza szansa, że je, te karty, te 3 dobiorę na 35, bo 3 na 30 to 10%, no to raczej to 10% szans, że chociaż jedną dobiorę, a na 35 to jest mniej. Ale rozdanie już mam ok. Rozdanie mi się podoba. No mnie tak... O, ja pierniczę. Fanie. To jest... W sumie mogę ci powiedzieć, wielki mastodon. Nie bój się. Nie uduszę tutaj. Tarara. No, tak średnio bym powiedział, średnio bym powiedział. To ciesz się, że ja nie gram tym wojownikiem, tym agresywnym. No dobra, ebnę. Ebnę miczem. Mam nadzieję, że coś dobiorę teraz. Ja pierniczę, no nie. Faktycznie masz mocno opóźnienie. Dlatego, że jak ja widziałem, że jak dobierasz, to dopiero po sekundzie powiedziałeś, dobra, zobacz co dobierę. Idealnie. Monetę wyjebałeś. No, zajebiście. Nie, ale naprawdę nie wiem, muszę kurde zagrać, totalnie nie. Oto sprawiedliwość i jeb. Panie, ta sprawiedliwość mi się spodobała. Nic nie widzisz. No, kurde, pusty stół. A dobra, przyblokuję go. Nie. Niech nie wie, że można i tak go zabić. A ciekawe, czy o tym pamięta. Czy wątpię, żeby nie pamiętał. Na 100% mi jebnie w tego 07. Tylko, że chciałem coś wystawić. Mogłeś go zabić po prostu. Wiedziałem, że zapomnisz. Coś tak myślałem, że zapomnisz. Nie no, wiedziałem, że to będzie. To zapomniałem sobie, że to kuźwa ten. Od razu zabija. Myślałem, że to dopiero. Ja specjalnie ten troll. Jeszcze specjalnie powiedziałem, ha, wystawię, żeby spowolnić. Na drugi przycisk. Ciekawe, czy pamiętasz. A jebać system, panie. Wiedziałem, kurde. Pytanie, czy go cofnąć? Jebać system. Dobra. Kurde. Fake prolog. Zagrajmy w coś mniej wymagającego wkładania przynajmniej 10% mózgu. Kółku i krzyżyk? Warsaby? Bielki? Może być. Może być. Może być. Nie, w sumie warsaby w sumie też wymagające strasznie. To jak dla mnie to naprawdę. Oj tam. Dla mnie szachy nie są wymagające. Czy tam to, że to trzeba kombinować na pewno. Znaczy ogólnie dla mnie Hearthstone nie jest wymagający tak naprawdę. Już bardziej Mate and Magic Duel of Champions. Jeb, jebut. Kaput. Oto sprawiedliwość. Nadchodzi kres, oto sprawiedliwość. Kurde, combo teksty. Czy masz 3 obrażenia? Mm,
na 30 kart, ile kart by ci uratowało? 4? Nie, 6. Czyli teoretycznie 20% ponad, że masz odpowiedź. Masz odpowiedź, tylko że akurat to była najgorsza z odpowiedzi, ale miałeś. No, dokładnie. Masz grudkę. Tak, o to może mi niszczyć broń. Mnie tak co chwilę będę wpieprzał. No wiem. Podrzucić cię gdzieś. Dobra, pytanie brzmi, czym to ebnąć? Panie! Dobra, tu sobie ebnę. Tak? Słucham cię uważnie. Cofać będzie do ręki, kurde, co rundę. Tu są tury. Nie masz czasami. Nie masz jeszcze cofnięcia czasami, bo byś cofnął jeszcze sobie tego, co cofa tamtego. No, a wiesz, że kiedyś był taki bug. Że jest taka legenda, która zmienia o koszcie 8, statystyki 8-8. Czas rundy trwa 15 sekund, czyli po prostu od razu się pojawia ta linka. I był taki bug, że dziarski gorzelnik, że to samo co robi co z nim, tylko nie musi on mieć okrzyku bojowego. Znaczy nie, kombinacji. Tylko ma po prostu okrzyk bojowy. I tak jednym drugiego cofasz, potem ten pierwszy idzie na rękę. Pierwszym drugiego cofasz, drugi na rękę, drugim pierwszego, pierwszym drugiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I gra tak to buguje, że ta animacja tyle trwa, że trwa w twojej turze. I po prostu ta animacja się dzieje w twojej turze, ty nie możesz nie zagrywać i kończy ci się tura. I potem znowu ja mam. Ja zagrywam swoich, napieprzam cię w twarz, bawię się tymi dwoma dziarskimi gorzelnikami, żeby cofać. Niech co chwilę. Animacja będzie trwała podczas twojej tury i znowu moja tura i po prostu... Wygrywało się na bugu. Jak już robię ten bug, no to nie miałeś okazji w ogóle karty zagrać. Była jakaś tam szansa, że dostaniesz kartę, ale bardzo mała. Dobra, w sumie czy coś mam robić? W sumie takie karty, że... Ta kaczuszka jest fajna. Tak. Jeszcze fajniejszy jacuzzi, jak odkręcisz wodę i ponapieprzesz. Albo w sumie też zakręconą chyba. Zakręconą też. Chyba. Czy chodzi ci o pluskanie, no, czy to, że nie. Tam widoczek jest? Widoczek. A, to chyba z... nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Widoczek, nie wiem, nie znasz. Nie trzeba znać Hersona, żeby wiedzieć, czy to jest woda, czy to jest jakiś widok. Nie, nie znam się. Nie znam się na patrzeniu. Bo to jest Hearthstone. Gdyby to był CS, to bym wiedział, jak się patrzy. Paść. O, tu to, panie. No. W sumie to jest coś tym jest. Bo gdybyś potrafił patrzeć w Hearthstone, to byś wiedział, że możesz zabić akolitę. Byś widział fraga. Co my... Że można zabić akolitę. Jeżeli nie, nie akolite proloka. Otwórz trucizną. Nie mogę... koniec tury, nie mogę kliknąć. Panie, klikałem chyba z 40 razy. No, dobry pomysł z tą kartą, tylko że mam taki jeden problem. No, nie kombi się z niczym, bo... Gdy przyzwiesz stronnika, aktywuj jego agonię, tylko że nie mam stronniku z agonią. Ej, co jeszcze? Frytki do tego, panie? Nie, dziękuję, nie trzeba. Sam burger wystarczy. Kurwa, macie do chuj pana wafla. U mnie też spoko. Może słabiej mieć tym dekiem, bo to się bardziej bawię. Ale tak wtedy mnie dobieram takie karty, że... Umbra, pieśniarka duchów. Kill the skill. Dokładnie.
Zapamiętaj to. To by to zagrać. Jak mi cofniesz jeszcze raz do ręki te wszystkie karty, to ja cię chyba tak... No. To lubię. To w pierwszej kolejności leci. Co? W pierwszej kolejności nie. Ale pamiętaj, że ten 2-1 też healuje. Właśnie, to mogłem zagrać, kuźwa, nie zauważyłem tego. Dobra, jebać. Dobra. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby cokolwiek dostać sensownego? Czy sobie pożartować, czy grać tak, żeby coś zagrać? Pożartować? Z drugiej strony to mi się przydadzą, żeby wykonać zadanie pod ilość kart wystawionych, więc nie. No, i to jest przykład słabej legendy. Najlepsze jest to, że mój deck polega na tym, żeby przewinąć go, a on sam sobie nieźle radzi, tylko że... No, Murloc mi się przyda, już by było łatwo tak naprawdę. Zobaczcie, Murloc cały czas mam, a cofnięcie już... Znaczy, Murloc cały czas siedzi w talii, a cofnięcie dobrałem. I to jest najgorsze. Cofnę, jest okej, okay, tylko że ja nie mam tempa. Muszę nałożyć jakieś tempo dobierania tych kart, bo inaczej przegram. Co z tego, że będę mu co chwilę cofał i się chwilował, jak kompletnie nic nie mogę zrobić. I to jest właśnie najgorsze. To która jest tura skipnięta w tej grze? Druga? Bo poprzedni chyba było z 5. Znaczy, to jest taki minus. Dlatego mówię, że ten Książę Malkezar, dobrze mówię, Książę Malkezar jest po prostu słaby. Mo. Już nie muszę walnąć za jeden, ale kurde, Murloc, dawaj, panie Murloca. Mogę tak se łowić cały dzień. No to nieźle. Poważnie? Tak. Te karty czekały cały czas na te Murloki. Chwila dobieram. Cofanie dobieram. Ale najważniejszą kartę już nie dobieram. Bo co z tego, że cofnę ci stół? Co z tego, że się podleczę? Jak i tak kompletnie nie mam stołu, żeby walczyć. I to po prostu mi na pierdzielasz damage. A Murloki to jest moją wygraną. To coś tak, jakbyś kupił sobie w CS-ie Digla. Kupił AWP, ale byś zapomniał kupić amunicji. I byś jej nie miał. Coś na takiej zasadzie. I byś musiał napieprzeć kolbą. Coś w tym stylu, można powiedzieć. Co z tego, że kupiłeś sobie broń? Co z tego, że masz pancerz?
Co z tego, że wpisaj sobie w cheatach 200 HP? Jak i tak będziesz musiał napieprzeć noża. Halo, ale podkreślmy to, że to tylko masło ewentualnie. Ale... Oj tam, przykład dała mi tyle. Chociaż masło to by... Masło to jest taki nieugar, że nawet by amo zapomniał w sumie. No, mam nadzieję, że coś lepszego dobierze. No... Tak, znaczy tym to akurat wygram, tylko że szkoda, że mi tamtego tego pseudo Milrowga. No by był śmiechowy. No. Ten jak pierdzieli. No właśnie. Jak jebnie, to inny los. Dokładnie. Dobra, jeśli Manisz się nie broni, to w sumie z tym i z zrobić, tym nie jest aż tak źle. Ale nie jest źle, ale jemno z tym było dobrze. Ej, żebym zagrał tą. Lokhar Ogar. Oła, panie, to bolało. Pera, pera, pera. Masz tak nieciekawie? Na ręce? Troszeczkę. Czyli przeciwko temu dekowi tak mi się ciężko. Powiedzmy, że chociaż tyle mogę zrobić. Mokim. Nie za bardzo jest czym się bronić, ci powiem szczerze. Żeby coś wyrzucić ciekawego na stół. Znaczy, w zasadzie czemu coś wyrzucić, ale... No. Właśnie. Może masz tego gluta, który niszczy mi broń, a tyle ile ma obrażeń, tyle masz pancerza. Wtedy byś miał 1-2 HP. Panie, na styk. Na styk, tylko zobaczymy. 1 HP. Zobaczymy, że będzie na styk. Masz mi jak zniszczyć. Szczerze mówiąc, tam tak by mnie zniszczył, no chyba żeby się podleczył o jeden. Ha. Ha. To jest odrzuć lok. Tak. To jest tylko teraz granie pod karty, dlatego się nie zabiłem, nie? Stwierdziłem, że wiesz, że może te dwie karty to jednak ukończy misję, nie? A ile ci zostało, ile ogólnie miałeś do zagrania? Karty chyba mi albo trzy karty miałem do zagrania, ale glutek w sumie nie jest kartą do... Ale mogło nie i tak chyba zagrałeś. Możliwe. 4 kropy to wyciągnąłem. To może i tak. Nie wiem, zobaczymy. Zresztą, także nie ciekawie było. Na 100% wie. W sumie nie patrząc, co tam zagrywasz zbytnio. Czy gdybym grał z normalnym przeciwnikiem, bym patrzył. Dobra. Zadaj 100 punktów obrażeń wrogim bohaterom. I zagraj 30 kart czarnoksiężnik, misja na raz. Dobra, wyjdź zagraj jeszcze raz. Bo 19 minut okay. To... Okej, okay, tylko sprawdzę co to, paladynem lub kapłanem. A zagram sobie, czekaj, wezwij, a dobra, w sumie ja cię wezwę. Dobra, już. Okej. Okay. Czarnoksiężnik, nie, czekaj, kapłan. Kleinos. Dobra. A zagram sobie kapłana. Czarnoksiężnik z Kleinos. Tak, dokładnie. Zagram sobie. Czyli ogólnie dobrze mówię, bo teraz to sobie żartowałem, ale z tym Kleinos to kto to był? Czarnoksiężnik czy? Bo jakieś tam, coś tam, jakaś bajka, film, nie pamiętam co to. Coś tam. Tak, chyba Czarnoksiężnik z Kleinos, czy coś takiego, czy czarno. Nie wiem, coś w tym stylu było właśnie, pamiętam też.
Niech będzie. No, z tym deckiem mogę mieć ciutkę lepiej. Gra się same pod jakim względem masz podobne karty w każdej talii. Okej. No, no. Tego to się nie spodziewałem. Kiedy, że dostałem losową legendę, to mi będzie zmieniać się na losową, bo to o koszcie 1 statystyki jest 1-1. Zerus zmiennokształtny. Co każdą turę zmienia się w losową inną legendę. Nie, na co? Czy jesteś osobą typu słyszy legenda, o nie, dobra karta, przegram? No nie, ale jak będzie ci tak zmieniło, jak trafisz na coś dobrego, no to wiesz. No wiesz, teraz mi trafiło na coś dobrego. Znaczy, aktywuj agonię przyjaznego sonika, okej, nie mam żadnej agonii, ale o koszcie 5 statystyki 6-5. I teraz mam o koszcie 6 statystyki 6-5, który nic nie robi. Znaczy, nie prowokacją. O, Barangedon. A to nie wlosował legendę, tylko wlosował kartę. Czyli lepiej w sumie. Bo losowa legenda to było... Chociaż w sumie... Czyżby combo? Zobaczymy, czy on ma combo. Teraz się zastanawia, ale jaki combo? O, w końcu mi zmieniło na kartę, którą mogę zagrać. No bez przesady. Nie, po prostu, bo strajdowałem tym, co miałem tylko na stole i nic nie zagrałem. Jeśli to jest dla ciebie taka tura, jeśli to jest dla ciebie taka straszna tura, to się zastanawiam, co masz w ręce. Nie, po prostu kurde, nie wierzę, nie? O nie, on użył stroników, których miał na stole, no szkurwa się tego nie spodziewałem. Kurwa, to nie spodziewałem się kurde. Tego po prostu. On zagrał karty, które miał na stole. Nie, on policzy, że ma 3 obrażenia, a mój stronik ma 3 HP, jesteśmy zgubieni. O nie, jesteśmy zgubieni. A teraz powinien tego puścić. Kurde, czy to rzucić? W sumie nic nie mam do rzucenia. Nie rzucić, wyrzuć, nie rzuć. Nie, w sumie poczekam na coś lepszego. No chyba, że... A dobra, poczekam na coś lepszego, bo to takie śleniałe to trochę. Ktoś jest ranny? Tak, ja jak na to patrzę. Co ja gadam? Panie, mam pomysła? A może jednak nie? Kurde, a to będzie dobre. Głupie, ale dobre. Jak się bawi, to się bawić. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Okej. Okay. Nie, czy ty masz tam jakoś... Masz w sumie. Aha, a wiem, co chcę zrobić. Co za żyd. Mam za dużo kart. Aha. Powiadasz, że masz za dużo kart.
Znaczy, normalnie to bym tego nigdy nie zrobił, takiego zagrania. To zbyt dużo value wykorzystuje z tych moich kart. Kurwa mać, kurwa mać, kurwa mać, to się nie kalkuluje w ogóle. Pysz. Co się stało? I wiesz co, ja na twoim miejscu bym wyjebał najgorszą, najsłabszą kartę. Na stół. Jeśli nie miałeś jak go zabić. No chyba, że masz jak go zabić za jeden, co wątpię. A ci powiem, że nie miałem co... Nie wiem, w sumie miałem, kurwa mać. Lul. Jebe system. Dobra. Kurde. Zniszcz wszystkie karty w swojej talii kosztujące 3 lub mniej. To było spoko, gdyby nie to, że Murlo kosztuje 3. Gdyby kosztował mniej niż 3, to bym jebnął. To jest, okościłem, 6 sztuki, 6, 6. Hemet, leśny łowca. No nie wiem, spłoniesz. Nie wiem. Na razie ta randomowa karta się nie spisuje. Słowo cienia śmierć? Zobaczymy. Param, param. Ciekawe, czy by też dobierał pod holdery kart, gdyby wiedział, na co gra. Raczej gdybym grał normalnym Milrogiem. Palę mu karty, ten się dobiera. Param, param. Ale kiedyś się nauczy. Kurwa mać, kurwa. Dobra, koksik może być. No, ten koksik trochę cię powstrzyma. Albo zużyjesz na niego swoje cienia śmierć. Albo to, albo to. Ale nie dość, że nie dobieram Murloka, to jeszcze dostałem kartę, która by mi tego Murloka zniszczyła z deku. Czyli mam kartę, którą nie mogę zagrywać. Serio? Myślałem, że zabijesz tylko 7-3. A po co? Bo nie będziesz mógł nic wystawiać. Bo i tak będzie bić co dwa. Znaczy od co dwa. Od za dwa. Co turę. Znaczy on liczy, że on mnie zabije? Ten 7-3? Znaczy to było trochę dziwne. Szczerze mówiąc. Bo wiecie, jeszcze 7 tur. 8 tur. Ale tu jest tylko jeden. A nie, przepraszam, zegarek mi się śpieszy o 5 sekund. Co ja mam ci tradeować stół? Jak on mi sam go czyści? Dlatego lepiej tamtego by trzeba było się pozbyć. Jeszcze dopiero. Dajcie mu loka, tak go pokażę za te displaye. Panie. Nie, spokojnie, mam plan. Czy już w tej rundzie mogę to zagrać? Załatwię go na cacy. Panie, miałem plana.
Znaczy, jest jedno połączenie, które by mnie i tak zabijało. Ale no jakaś parodia, chociaż jednego Murloka dajcie. Tak sobie myślę. Bo Kustosza, o, tu było spoko. Bo cały czas, a to, raczej w sumie teraz tylko film dostałem. What to do? Moneta? No, chyba, że tak. Kurde, no Hemed mi rozwali tych stronników, no. Ale nie chciałbym tracić stronników. Znaczy stronników Murloków. Kurde, kolejna gra, w którym nawet Murloka nie widziałem na ręce. No właśnie, to jest takie najgorsze, jak nie ma kurde nieraz tego, co się chce, nie? Ale 3 karty na 35. Trzeci raz gram. Może przy kolejnym się uda. Nie, dobra, to już sobie... Efekty uboczne? Dobra, to sobie zniszczę go. Zobacz chociaż animację. I 6, jeb. W sumie mnie ciekawi jedna rzecz. Bo ogólnie by walnął w twarz. Coś nie pykło z tym. Tam, no chyba, że tak. No. Wiesz, żebyś po prostu walnął w twarz i kliknął koniec tury? Gdybyś wygrał? Bo to najpierw twoje zadaje obrażenia, ja bym miał minus jeden, potem tamta babka by podleczyła. Ale i tak, tak wiesz, by się nic nie stało. No. Nie gram misję, faktycznie, zapomniałem sobie. Już skończyłem tam tą misję. Wiesz, już jest to... Grę pod misję, którą skończyłem. Ale jakaś parodia, no kurde, no jednego Murloka, chociaż w ostatniej turze to było okej, okay, ja tu chciałem zobaczyć, jak to by wyglądało z tym deckiem. Czy on nie jest zbyt drogi, żeby to w ogóle działało, a tu nawet trzecia gra i już żadnego Murloka, no panie. Dobra, mieszę z tym. A więc, to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie, nara. Cześć.